Gdybyś miał narysować życie, to co byś narysował albo co byś narysowała? Co byście narysowali? Gdybyście mieli narysować życie, śmiało, kilka przykładów. Jeszcze raz. Motor. Motor? Motocykl znaczy. Motocykl. Coś jeszcze. Drzewo. Wodę. Krzyż. Dzieci. Jeszcze jakieś propozycje życia. Masz narysować życie. Serce. EKG. Krew. No właśnie, kiedy mamy narysować życie, jak pewne dziecko, które miało to zrobić, oddało czystą kartkę. Ponieważ powiedziało, że nigdy go nie widziało, więc trudno jest mu też narysować coś, czego nie widziało. Bo kiedy myślimy o życiu, to albo myślimy o jakimś organie, załóżmy, że żeby komuś uratować, albo o krwi, żeby komuś uratować życie, potrzebna jest krew, albo przeszczep jakiegoś organu. To w tym wydaniu. Niektórzy myślą, że relacje, bo życie bez relacji jest czymś martwym, prawda? Więc myślą sobie, życie to relacje, to dzieci, to ktoś, kto z drugim się spotyka. Niektórzy przyrodę, były tego przykłady, bądź jej wpływ. Być może niektórzy narysowaliby szpital, bo tam się życie często rozpoczyna albo pierwszy okrzyk wydaje, może tak bardziej. Niektórzy... Właśnie tak wiedziałem, że Dawid doda to na pewno. Niektórzy narysowaliby być może cmentarz, ponieważ ono często może nie tam się kończy, ale tam się żegnamy. Niektórzy być może coś innego, bądź jakiś inny obraz mają, kiedy myślą o życiu. Ale Boże Słowo, kiedy mówi o życiu, to mówi, że Bóg daje tchnienie do naszego ciała. Gdybyśmy mieli narysować tchnienie jako życie, pneumę, tego, który daje życie, tego, który jest tchnieniem, to co byśmy narysowali? Pamiętam jako dziecko, kiedy stałem za szybą i myślałem sobie, jestem ciekaw, jak wygląda wiatr. Ktoś z was widział wiatr? Śmiało, kto widział wiatr? Widzieliście wiatr? Ja nie widziałem. Można widać efekt działania wiatru, ale sam wiatr trudno jest zobaczyć. Można widzieć, jak piasek się porusza, jak liście spadają, jak drzewa szumią, jak łamie drzewa, jak zapałki. Można zobaczyć huragan, który niszczy wszystko, wtedy uciekamy. Można zobaczyć efekt działania wiatru, ale samego wiatru jako dziecko i też jako dorosła osoba nie udało mi się zobaczyć. Wiecie, że bez Ducha Świętego nie bylibyśmy zbawieni? Herezja czy prawda, jak wam się wydaje? Bo kto nas przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie? Przekonuje nas Duch Święty. A czy ktoś widział Ducha Świętego? Gdybyś miał narysować Ducha Świętego, jak by wyglądał? Jaki by miał kształt, bo jest to osoba. Nie widzieliśmy Go. Chrystusa w ciele, jako Syna, widzieliśmy. Boga Ojca, niektórzy określali Go jako światłość, byli przed Jego obliczem, nigdy Go nie mogli zobaczyć. Ale jeśli chodzi o Ducha Świętego, i te i jeszcze inne rozważania, za chwilę o nich powiem, zmotywowały mnie do tego, żeby w tym sezonie, w którym mówimy o relacjach, na koniec tego sezonu, sezon mam na myśli od września do wakacji, bo potem w wakacje przerabiamy trochę inne tematy, żeby powiedzieć też o relacji z Duchem Świętym. Jaki to Duch? Dzisiaj ludzie są zainteresowani duchowością, przeróżną duchowością, niekoniecznie związaną z chrześcijaństwem. Jeśli spojrzelibyście na świat, to wiele w tym świecie, w którym żyjemy, dotyczy duchów, przeróżnych duchów. A my mamy Ducha Świętego, oddzielonego, innego, prawdziwego, tego, który jest tchnieniem, przepraszam, który daje życie. I dlaczego ten temat i dlaczego ten cykl tematów, który będzie przez kolejnych 6 czy 7 tygodni? Po pierwsze, ze względu na moje osobiste doświadczenie, chcę mówić o Duchu Świętym. Pamiętam, wiele lat temu spotykaliśmy się w trzech, a potem w czterech mężczyzn przed pracą, bo akurat mieliśmy być może już któregoś razu mówiłem tą historię, więc tylko ją przypomnę. Spotykaliśmy się w kościele w takiej małej kawiarni, która była w piwnicy, po to, żeby modlić się, bo kościół stanął przed wieloma wyzwaniami. Tamten kościół, w którym wtedy służyłem. Zmianą miejsca, różne konflikty się działy wewnętrzne między ludźmi itd., itd. Więc zaczęliśmy się modlić, po pierwsze, żeby doświadczyć osobiście Ducha Świętego, a po drugie, żeby kościół doświadczył działania Ducha Świętego. Nie tylko Jego mocy, bo Duch Święty nie jest mocą, On ma moc, ale jest też osobą. I kiedy tak modliliśmy się, to było od 7 do 7.30, mieliśmy takie pół godziny. Pastor wtedy mieszkał na górze, to schodził w piżamie, my do pracy, to tam z torebkami i tak dalej. I w takim gronie trzech czy czterech mężczyzn modliliśmy się przez kilka miesięcy.
Chyba zaczęliśmy w okolicach Bożego Narodzenia, czy stycznia i skończyliśmy, znaczy skończyliśmy i do, aż do wakacji, bo potem trochę zmieniły się też, wiele się zmieniło, kiedy się modliliśmy. I to moje doświadczenie było takie, że modliliśmy się również o manifestację darów Ducha Świętego, a jedną z nich jest na przykład, jakiś przykład manifestacji Ducha Świętego, teraz taki test będzie. Jeszcze raz. Nie słyszę. Spoczynek. Jeszcze jakaś manifestacja Ducha Świętego. Języki. Jeszcze jakaś manifestacja. Upamiętanie. Jeszcze jakaś. Języki ognia. Było tak w Dziejach Apostolskich. Pokój i radość. Uzdrowienie, dar wiedzy, dar mądrości, proroctwa. Wszystkie te są dar gościnności, dar zarządzania. One są wypisane w Piśmie Świętym. Będziemy o nich mówić w odpowiednim czasie. I kiedy tak się modliliśmy, oczekując, bo pamiętacie, że w Dziejach Apostolskich, kiedy uczniowie spotykali się, to było jedno z nabożeństw, to oni oczekiwali. Oni nie przyszli, naraz Duch Święty mówi, a dzisiaj cię dotnę. Oni oczekiwali, więc my też oczekiwaliśmy. No i koledzy moi obok mówili językami, ja nie, więc wiecie, już się nie czułem za dobrze. Pomyślałem sobie, albo oni za ty duchowi, a ze mną coś nie tak. Źle stanąłem wtedy. Może tak było, nie wiem. W każdym bądź razie modliliśmy się, nie wpodobało to we mnie z jakiegoś poczucia winy, tylko myślę sobie, Panie Boże, jeśli coś dla mnie masz, Duchu Święty, jeśli masz coś dla mnie, jakiś dar, a na pewno masz, to chciałbym go otrzymać. I wiecie, któregoś dnia, kiedy któregoś po kilku tych miesiącach wracając, idąc do pracy rano, bo potem jeszcze 20 minut gdzieś tam dochodziłem pieszo, naraz w mojej głowie pojawiły się jakieś dźwięki, nie zwariowałem, jakieś dźwięki i jakieś teksty. Myślę sobie, z śpiewakiem za bardzo nie jestem, ale sam dla siebie mogę. I zacząłem śpiewać i przychodził mi tekst. I tak przez kilka tygodni, ale nic im o tym nie mówiłem, no bo przecież oni mówią językami, a ja nie, no to czekam, aż się objawi, tak jak u nich na przykład. I wiecie, potem przeczytałem, że Duch Święty również w taki sposób się objawia. To się nazywa glosalia, że zaczynasz śpiewać i tekst przychodzi ci do głowy i jeszcze był w języku polskim. Myślę sobie, a nie mógłby być w innym, żebym miał potwierdzenie, że to dar języków, ale był w języku polskim. Ale to, co przeżywałem wewnątrz, było ważniejsze od tego, co wypowiadały moje usta, czy co działo się w moim umyśle. Ponieważ przeżywałem bliskość Boga, Jego pragnienie, skłoniłem się bardziej do Bożego Słowa, żeby szukać, co On ma dla mnie dalej. I potem wiecie, kiedy modliliśmy się tak przez pół roku, w tym czasie bardzo wiele Kościół doświadczył. Dostał budynek, o którym nie mógł sobie pomarzyć, czy bardziej pieniądze na budynek, o którym nie mógł sobie pomarzyć. Ludzie zaczynali jednać się ze sobą, przeżywał Kościół wtedy naprawdę dobre rzeczy, też niektóre ponadnaturalne, ale w środę o tym mówiłem, czy jeśli małżeństwo trwa w wierności 20 lat. To jest naturalne czy ponadnaturalne? Tam konflikt w rodzinie jak zawsze. Chciałem powiedzieć, że to jest ponadnaturalne dzisiaj. Nie jest to normalne. Powinno być, ale nie jest to normalne. Czy jeśli dzieci idą za wiarą rodziców, to jest to naturalne czy ponadnaturalne? Ponadnaturalne. Bo w duchowej rzeczywistości coś się dzieje. Jest to ponadnaturalne. Więc jeśli mówimy o ponadnaturalności, to mamy manifestacje, które opisuje Pismo Święte, ale czasami te na co dzień, które spotykamy, też są ponadnaturalne, bo odbywają się w duchowej rzeczywistości. Więc osobiste doświadczenie, potem też po jakimś czasie również otrzymałem dar mówienia językami, mam go do dzisiaj, kiedy nie wiem, jak się modlić w trudnych sytuacjach, to on się uaktywnia. Czy ja go uaktywniam, bo mamy wpływ na to, czy dany dar rozwijamy, czy nie rozwijamy. To takie moje osobiste doświadczenie i ze względu na to chciałbym też mówić o darach Ducha Świętego i mam głębokie pragnienie w moim sercu, ażeby doświadczać więcej Ducha Świętego. W jakikolwiek sposób On chce w moim życiu działać. Po drugie, przyczyna historyczna, ponieważ za tydzień będziemy wspominać Dzień Pięćdziesiątnicy, ktoś wspomniał, czyli Dzień Zesłania Ducha Świętego. Kiedy apostołowie zebrali się, oczekiwali z całym Kościołem na to, żeby Pan Bóg zamanifestował swoją obecność. I wiecie, kiedy zamanifestował swoją obecność i rzeczywiście języki ognia, jakkolwiek to sobie wyobrażamy, spoczęły nad nimi, to oni potem dopiero zaczęli w mocy czy z darami głosić Ewangelię. Do tego czasu byli zamknięci, sfrustrowani, przestraszeni, rozproszeni. Kiedy Duch Święty na nich zstąpił, otrzymali moc do tego, żeby zwiastować Ewangelię. I takie mam doświadczenie, że jeśli Duch Święty dotyka naszego życia w jakikolwiek sposób, to wzbudza w nas pragnienie dzielenia się dobrą nowiną. W niektórych wzbudza pragnienie pokutowania, bo objawia twoje grzechy i powinieneś czy powinnaś je zostawić. Ostatnio była majówka. Część młodzieży, studentów wyjechała na majówkę, modlili się i kilkoro z nich doświadczyło w ponadnaturalny sposób Ducha Świętego. Zaczęło mówić językami. Mieli dar proroctwa. Przyjechali
podekscytowani, zachęceni do tego, żeby iść za Bogiem, do tego, żeby oddawać Panu Bogu to, co Jemu się należy. I to jest przyczyna historyczna. Dziękuję bardzo. O, i to jest też dar Ducha Świętego, że ktoś zauważył moją potrzebę. I dziecko. No już nie takie dziecko, bo to nastolatka. Trzecią przyczyną jest przyczyna wielkości. Dzisiaj zalążek, czy to, co zaczyna wzrastać, czyli mam na myśli Kościół na Wilanowie, od którym omówimy od 2 lat, modlimy się i szukamy. Oni dzisiaj mają spotkanie modlitewne na Wilanowie. Nie ma tutaj ich dzisiaj z nami, ponieważ przez cały dzień będą chodzić po Wilanowie, modlić się i szukać odpowiedzi, co Pan Bóg chce zrobić w tamtej części Warszawy przez te osoby, które tam mieszkają, bądź których w sercu włożył takie pragnienie, żeby tam budować Kościół. I dzisiaj jest ten dzień. Więc przyczyna wielkości polega to na tym, że jeśli myślimy, modlimy się o przyszłość, gdy stajemy przed wyzwaniami, to rozpaczliwie potrzebujemy Bożego błogosławieństwa i Bożej mądrości, bo Kościół jest duchową budowlą, prawda? Nie biznesowym projektem, choć potrzebuje planowania, ale Kościół jest duchową budowlą i potrzebujemy duchowych narzędzi i duchowego objawienia, żeby go budować. Amen? Amen. I praktyczny powód. Potrzebujemy Ducha Świętego, jak każdy Kościół, który żył w danym okresie. Rok reformacji był w ubiegłym roku i jest takie hasło, że zreformowani, ale zawsze reformujący. Żaden Kościół nigdy nie kończy drogi, ale zawsze jest w trakcie, żeby dojść do poznania Chrystusa i Jego objawienia. Każdy Kościół ma wady i słabości, których nie da się ukryć. Każdy Kościół ma wady i słabości. Trudniejsze i piękniejsze momenty, niezależnie od denominacji, nazwy i tabliczki. Kiedy Kościół jest w ciągłej potrzebie dalszej reformacji przez Ducha Świętego. Bo my mamy tendencję do zasiedzenia się, prawda? Każdy z nas mamy tendencję do zasiedzenia się, a nie do działania ze względu na to, co Bóg chce zrobić przez nas i w naszym życiu. I właśnie w tym duchu chciałbym rozpocząć serię kazań. A Nowy Testament, za chwilę przejdę do fragmentu, na którym chcę oprzeć to dzisiejsze moje zwiastowanie. Nowy Testament ujawnia 4 polecenia wydane chrześcijaninowi odnoszące się do Ducha Świętego. To nie jest opcja, to nie jest możliwość, ale to są polecenia. 2 pozytywne i 2 negatywne, czy jakby ujemne. Po pierwsze, list do Efezjan, bądźcie napełnieni Duchem Świętym. Amen? Bądźmy napełnieni. Mamy o to zabiegać, żeby On nas napełniał. Wiesz, że to pierwsze napełnienie przez niektóre kościoły nazywane chrztem w Duchu Świętym, ono następuje, a potem kolejny raz mamy się napełniać, bo przeciekamy. Jesteśmy jak sito, z którego wycieka, bo wciąż w nas jest zalążek też grzesznej natury. Po drugie, mamy żyć w duchu. I to są te 2 pozytywne. 2 trudniejsze, mamy nie zasmucać Ducha Świętego, więc to oznacza, że możemy. I mamy nie gasić ducha. Nie wylewać dziecka z kąpielą, mówić innym językiem. Kiedy pojawi się w tobie pragnienie i zacznie się walka pomiędzy tą a tą częścią, i myślisz sobie, czy to, co przeżywam, czy to, co słyszę, jest prawdą w stosunku do tego, co czuję, albo coś przeżywasz i nie jesteś w stanie zrozumieć, to nie gaś ducha, tylko mówisz, Panie Boże, Ty jesteś moim ojcem, a jestem Twoim dzieckiem, wyjaśnij mi, jak to jest. Ale potrzebujemy o to zabiegać i tego szukać. I dzisiaj chciałbym rozpocząć od spojrzenia na słowa Jezusa z Ewangelii Jana z 3 rozdziału, 8 werset. Kto ma Biblię dzisiaj ze sobą? W czymkolwiek, w telefonie, w głowie, w sercu. Byleby znaleźć ten fragment. Jak ktoś zna na pamięć, to może z pamięci. Ewangelia Jana 3,8. Ktoś zacytuje może. Jak nie znacie z pamięci, to zachęcam do noszenia różnych wersji elektronicznych bądź papierowych. Tylko jeden werset dzisiaj. Ewangelia Jana 3 rozdział, w kontekście oczywiście całości za chwilę powiem. Ewangelia Jana 3 rozdział, 8 werset. Wiatr wieje dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd naciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Werset ten pojawia się, więc po pierwsze wiatr ducha. Tak sobie pierwszy punkt zatytułowałem, że Duch Święty jest porównany w pewien sposób do wiatru. Werset ten pojawia się podczas rozmowy Jezusa z Nikodemem. Nikodem, nauczyciel żydowski, przyszedł do Jezusa, żeby go o coś potajemnie w nocy zapytać. Władca Żydów przybyli do niego w nocy. Kiedy Jezus powiedział, musisz narodzić się ponownie, aby ujrzeć Królestwo Boże, Nikodem nie zrozumiał tej koncepcji. Nie pojął, o co chodzi. Tak więc Jezus wyjaśnił mu, że ciało wytwarza ciało, mówiąc o ludzkim narodzeniu, prawda?
Ciało wytwarza ciało. Musi dojść do zapłodnienia komórki z plemnikiem, żeby powstało życie, żeby to pneuma, to tchnienie nastąpiło. Kiedy to jest? To też jest dla mnie ciekawe, że tu się medycyna się spiera, kiedy to jest, a system prawny się nie spiera, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że w prawie polskim jest tak, że jeśli masz długi, a twoje dziecko jest jeszcze w brzuchu mamy, to ono już dziedziczy długi. Ciekawe, nie? Że system prawny sobie z tym poradził, a medycynie trudno sobie poradzić. Kiedykolwiek to jest, to ciało wytwarza ciało. I Pan Jezus tłumaczy Nikodemowi, bo nie rozumiał tej koncepcji, że tylko Duch Boży może dać nowe narodzenie w Królestwie Ducha. Tylko Duch Boży może wzbudzić w nas nowe życie w kontekście duchowym. I następnie Jezus dodał to wyjaśnienie w 8 wersecie, to co czytaliśmy. Wiatr wieje tam, gdzie chce. Słyszysz jego dźwięk, ale nie możesz powiedzieć, skąd przychodzi, dokąd zmierza. Tak samo jest z każdym z narodzonym z ducha. W języku greckim, tak jak mówiłem, to słowo pochodzi od słowa pneuma. Między innymi słowo pneumatyczna dla mężczyzn, wiertarka się stąd wzięła, czyli napędzana powietrzem, napędzana siłą, napędzana pewną mocą. Ale w tym przypadku to słowo ma dwa znaczenia w tym wersecie. Wiatr jest dobrym symbolem Ducha Świętego. Z samej swojej natury wiatr jest niewidzialny i nie do ogarnięcia. Ja jako dziecko, jeszcze pamiętam, drugi eksperyment robiłem. Próbowałem świeże powietrze z nadmorza zamknąć w słoik i przywieźć do niezanieczyszczonego miasta, w którym żyłem. Prawda, że dobra koncepcja by była, gdyby się tak dało napakować tam jakoś, upchnąć, ale nie dało się. Potem otwierałem słoik i mówiłem, w domu też jest świeże powietrze. No może przez chwilę było. Wiatr, który wieje dzisiaj z północy, jutro może wiatr z południa, pojutrze ze wschodu, a jeszcze następnego dnia z zachodu. Nie jesteśmy w stanie, oczywiście meteorologia i badania są w stanie powiedzieć, gdzie się będzie przemieszczał, ale nie do końca. Nie do końca. Czujemy jego działanie, słyszymy, jak gwiżdże przez liście, ale sam wiatr jest całkowicie wolny od kontroli człowieka. Nie słyszałem, ale może nie słyszałem, a jest to możliwe. Jest wiele osób mądrzejszych ode mnie również w tej dziedzinie. Czy da się wzbudzić wiatr? No oprócz wiatraczka, który włączamy, ale do tego jest potrzebny już mechanizm jakiś tam napędzany elektrycznością. Wiatr istnieje wszędzie na ziemi, jest ciągle w ruchu i może być doświadczany w różnym stopniu. Prawda, że teraz, kiedy tu siedzimy, przydałby się taki łagodny wiaterek, taka bryza, tak żeby powiało nam trochę świeżością, prawda? Bo się robi gorąco po prostu. Ale gdyby tutaj wleciał taki huragan, wiecie, i przeleciał tak w tą i w tamtą stronę i zdarł kilka ubrań z nas, to już może takiego byśmy nie chcieli. Ale wiatr ma takie działanie. Kiedy płyniesz na żaglóweczce i taki piękny, one się nazywają, nie wiem jak, ale pewnie wiecie jak pływać, jak? Szkwał. I tak pięknie ci wieje w żagiel i sternik, i tak jest przyjemnie. Tak myślisz sobie, to już prawie niebo, prawda? Już taki przedsmak. I naraz zaczyna tak dmuchać, że wszyscy muszą się trzymać czegoś i przechyły robić, żebyś się nie wywalił. Ten sam wiatr, tylko w różnym nasileniu. Kiedy myślę o Duchu Świętym, to on również w różny sposób się przechadza między nami. W różny sposób ludzie go doświadczają i reagują na niego. Kiedy w zamkniętym powietrzczeniu, tak jak być może tutaj, powietrze wkrótce jest w stagnacji, to kiedy otwieramy okno, to jest to takie miłe dmuchnięcie. Czasami takiej formy dotknięcia od Pana Boga potrzebujemy. Praca Ducha Świętego jest uniwersalna i nie ogranicza się ani do jednego kraju, ani do jednego regionu, ani tym bardziej do jakiejś jednej denominacji, ani do jednego sposobu działania, jak byśmy sobie wymyślili. Nie jesteśmy w stanie go ogarnąć. Działa tak, jak chce, tam, gdzie chce i w sposób, w jaki chce. Trochę na ten temat Boże Słowo nam mówi, jaki może być efekt jego działania i o tym też będziemy rozmawiać. Pewien teolog holenderski powiedział takie słowa, że Duch Święty nie pozostawia śladów. Podobnie jak wiatr jest niewidzialny, nieprzewidywalny, niekontrolowalny, to Ducha Świętego też nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie zdefiniować. Czy zdarzyło wam się kiedyś modlić o kogoś, i czasami przychodziło po tygodniu odpowiedź, że ktoś doświadczał czegoś dobrego z Panem Bogiem, a czasami kilka lat modlicie się o jakąś osobę, o przemianę czyjąś w życiu i nie widzicie tej przemiany. Zdarzyło się wam takie dwie różne rzeczy, dwa różne doświadczenia i zastanawiamy się wtedy, dlaczego jedna osoba reaguje natychmiast, ponieważ gdy inni reagują
znacznie później, albo wręcz nie widzimy tego, jak zareagowali. Chociaż istnieje wiele wyjaśnień, jedną z odpowiedzi jest Duch Święty. On z jakiegoś powodu u jednych działa szybciej, a u innych potrzebuje przekopać się przez wiele miesięcy czy lat. Podobnie jak wiatr, wieje tam, gdzie chce i nikt nie może kontrolować jego ruchów. Po drugie, z tego fragmentu też wyciągam taki wniosek, że oprócz tego, że Duch Święty jest jak wiatr, to on może stąpić na człowieka, stąpienie ducha. Dzieje apostolskie, w dniu Pięćdziesiątnicy, widzimy tam cztery rzeczy. Po pierwsze, on był jak dźwięk gwałtownego, pędzącego wiatru, który wypełnił dom. Tak jest przyrównany. Autor, który pisał, Łukasz, tak go określił. Takie miał skojarzenie, tak kiedy pisał, dla nich było to jasne i rzeczywiste. Na każdym z nich spoczęły języki ognia. Czy to było w fizyczny sposób, że je było widać? Czy on tak tego doświadczył? Czy byli tak rozpaleni? Czasami się, nie mówię, że to nie jest interpretacja jego fragmentu, ale mówimy, że ktoś jest jak ogień. Tak szybki, tak dynamiczny, może nie jak trawiący ogień, ale czasami jest to porównanie. Po trzecie, zostali napełnieni Duchem Świętym. Tak jest tam napełnienie. Wypełnieni w środku. Za chwilę się na tym skupimy. I potem zaczęli mówić w innych językach. Więc mamy cztery etapy. Wiatr, ogień, Duch Święty, języki. Później, kiedy Piotr głosił Ewangelię i nawróciło się 3000 ludzi, to kolejność była taka. Wiatr, ogień, Duch Święty, języki, głoszenie, nawrócenie. Ciekawe jest to, że w każdym z tych opisów zaczyna się od porównania Ducha Świętego do wiatru. Dlaczego wiatr jest najważniejszy? Ponieważ Duch Święty rozpoczyna swoje dzieło, przedzierając się przez nasze serce. Dlaczego wspomniałem na początku, że On nas przekonuje o grzechu? W pewnym momencie coś zaczyna ci przeszkadzać i masz świadomość, że robisz coś nie tak. Jako małe dziecko to dotyczy, jako duże i jako stary chłop. Albo młoda, dojrzała kobieta. Masz przeświadczenie, że w twoim życiu jest coś nie tak. Jeśli sam tego nie rozumiesz, to naraz pojawiają się osoby wokół ciebie, które w delikatny bądź mniej delikatny sposób zaczynają ci sugerować, że twoje życie, nie tylko duchowe, ale te, w którym na co dzień się poruszasz, coś jest w nim do zmiany, do korekty, do zrobienia. Bo to Duch Święty przekonuje nas o grzechu, potem o sprawiedliwości, potem o sądzie. Więc przedziera się przez ludzkie serce. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby przeszył nasze serca, żeby zastąpił strach wiarą, złość przebaczeniem, wątpliwości nadzieją, złość też miłością, sąd łaską, gorycz zaufaniem, dumę pokojem, tchórzostwo odwagą, niecierpliwość wytrwałością, surowość współczuciem, a egoizm wielkodusznością. Czy po ludzku jest to możliwe? Możesz powiedzieć, a ja jestem dobrym człowiekiem i mam te wszystkie cechy. Jestem odważny, zawsze przebaczam, kocham wszystkich dookoła, którzy są i tych wrogów, którzy mi nadeptują i jestem zawsze wytrwały, cierpliwy i tak dalej, i tak dalej. No nie spotkałem w życiu takiego człowieka, wybaczcie, może nie w tym towarzystwie się obracam, zazwyczaj w kościelnym. Może poza nim są takie osoby, ale tam też się trochę obracam i powiem, wcale nie jest lepiej. Więc potrzebujemy Ducha Świętego, który przebije się pośród nas. Bo cała nasza praca polegnie, jeśli będzie to tylko i wyłącznie z naszych wysiłków bez Ducha Świętego. Możemy planować i organizować, ustalać strategie i publikować treści naszych serc. I to są dobre rzeczy, potrzebne, żeby z chaosu stworzył się kosmos. Ale bez Ducha Świętego polegniemy. Bez Jego kierowania, prowadzenia i Jego objawienia w naszym życiu. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby przyszedł do nas w nowy sposób, ponieważ On nam może dać więcej Boga, Jego zrozumienia. W liście do Efezjan apostoł Paweł modlił się, ażebyśmy byli napełnieni całą pełnią Bożą. Wypełniony to pomysł bycia zdominowanym przez coś. Kiedy macie naczynie i ono jest wypełnione po brzegi, to da się tam coś jeszcze dolać? No nie da się, bo już się wyleje. Kwestia teraz tylko, jeszcze może być menisk wypukły albo menisk wklęsły, to pamiętam z fizyki, jeśli dobrze pamiętam. Więc Duch Święty może nas napełnić, że będzie aż menisk wypukły, ale czy znacie osobę, która jest wypełniona złością? Znacie kogoś, znaliście kogoś takiego, kto, no nie spotkaliście kiedyś w życiu, kto jest wypełniony złością, a kogoś, kto jest wypełniony goryczą, a kogoś, kto jest wypełniony nieprzebaczeniem i te osoby wtedy, jak je naciśniesz, to one oczywiście coś innego niż złość, nieprzebaczenie i gorycz z nich wychodzi, prawda? Naciśniesz, a oni naraz mówią, ja wszystkich kocham, tylko w środku jestem źle wypełniony. Tak jest?
Kiedy ich spotykasz, to ta gorycz przelewa się na ciebie. Kiedy ich spotykasz, to nieprzebaczenie aż tryska z nich. Kiedy ich spotykasz, to zniechęcenie albo narzekanie przechodzi na ciebie. Czym jesteś wypełniony, tym będziesz emanował czy emanowała na zewnątrz. Więc dlatego Boże Słowo mówi, że mamy być wypełnieni jako ludzie wierzący, świadomie idący za Chrystusem kim? Duchem Świętym. Nie jakimś tam duchem, nie jakąś duchowością, ale Duchem Świętym, ten, który nas oddziela od tego, co pospolite, do tego, co święte. I jeśli wtedy ktoś nas naciśnie, jeśli wtedy ktoś coś przykrego ci powie, jeśli wtedy ktoś nakopie ci w miejsce, które masz miękkie, jeśli ktoś wtedy będzie próbował cię sprowokować, to tylko dzięki Duchowi Świętemu możesz zareagować inaczej, niż stara natura by powiedziała. Możesz zareagować przebaczeniem, możesz zareagować miłością, możesz jako rodzic zareagować cierpliwością, możesz jako mąż zareagować łaską w stosunku do żony, a żona w stosunku do męża wszystkimi darami Ducha Świętego. Amen. Tylko z powodu Ducha Świętego jest to możliwe. Jeśli wydaje ci się, że w ponadnaturalny sposób twoje małżeństwo ma już 2 lata, 5 lat, 20 czy 30, bo tak jesteś wspaniały czy wspaniała, to chcę ci powiedzieć, że bez Ducha Świętego będzie to martwa relacja. Będziecie mieszkać pod jednym dachem, ale nie będzie to relacja małżeńska, czyli przymierze między tobą a żoną przed Panem Bogiem. Bo Duch Święty jest potrzebny, żeby ożywić w nas to, co martwe. A jeśli chcesz wejść w relację małżeńską i już jesteś napełniony, to jesteś wspaniałą czy wspaniałym naczyniem do tego, żeby połączyło się z drugim naczyniem. Amen? Dobrze jest być napełniony Duchem Świętym. Pełnią Bożą. Wiecie, ale odkryłem też, że często my szukamy mocy Ducha Świętego. No i najlepiej, gdy się modlimy, żeby się objawił darem mówienia językami. Dobrze, gdyby się objawił różnymi darami i często objawiał się darem mówienia językami. Ale wiecie, co odkryłem? Odkryłem też, że czasami Duch objawia się w tym, że potrafimy 30 minut milczeć przed Panem Bogiem. Wiecie, że to jest ponadnaturalne dla niektórych? 30 minut... To nie miało być złośliwe. 30 minut w milczeniu przed Panem Bogiem, żeby oczekiwać, co On dla nas ma. Możesz 30 minut mówić językami w niezrozumiałym dla Ciebie, w zrozumiałym dla Pana Boga, bo już Ci się słowa skończyły. To też jest z Ducha Bożego. Ale wiecie, czasami myślę sobie, czy my w tym pędzącym świecie, w pędzącym mieście jesteśmy w stanie usiąść i powiedzieć, Panie Boże, teraz 30 minut, nic nie będę mówił, o niczym nie będę myślał. Będę oczekiwał czy oczekiwała, co Ty chcesz mi powiedzieć. Spróbujcie. Zobaczycie, ile małych duszków przyjdzie i będzie was rozpraszać. I mówię to też do siebie. Jak zaśniesz, to nie oznacza, że to jest pochwycenie pańskie, tylko masz się tak zachować, żeby oczekiwać. Wyobrażacie sobie apostołów, że czekali na wypełnienie Duchem Świętym i naraz im się znudziło przez chwilę, myśląc sobie, za gorąco w sali jest. Muszę chyba wyjść. Za zimno jest. Ta piosenka dzisiaj nie nastroiła mnie dobrze. Nie nastroiła mnie dobrze i duch, niestety, dziecko krzyknęło. No dziecko krzyknęło, rozproszyło całą duchową atmosferę i już nie jestem w stanie. Spróbuj znaleźć takie miejsce. To 30 minut jest przysłowiowe. Może być w jedną albo w drugą stronę. Pół godziny przed Panem Bogiem, żeby odpowiedział. My czasami modlimy się i tam nadajemy do Pana Boga, nadajemy i mówimy, Panie Boże, no dobra, no modlę się i modlę i odpowiedzi nie mam. Ale czy posłuchałeś? Czy wyciszyłeś się na tyle, żeby usłyszeć? Jeśli On przychodzi jak łagodny powiew, bo jak przyjdzie jak wzburzony wiatr, to na pewno zauważysz. Tylko nie wiem, czy zawsze byśmy chcieli taką formę. Ale kiedy przyjdzie jak łagodny powiew, to musisz się... Wiecie, że ważne rzeczy często mówi się szeptem. Jak kogoś kochasz w tej intymnej relacji, mąż do żony albo żona do męża, siedzicie gdzieś i on naraz muśnie cię po ręku i powie ci, kocham cię. O właśnie tak zrobił. Teraz do ucha Dawid powiedz żonie to, co tam obiad dzisiaj na 15. To są te intymne relacje, gdzie doświadczasz, nikt inny nie musi widzieć, ale wiecie, to nie dzieje się, kiedy wstaniesz rano, napędzeni już jesteście, bo dzieci tam nie na czas i ty czekasz w samochodzie albo coś tam i jedziecie już nakręceni, wchodzisz na nabożeństwo, już jesteś spóźniony, już zdenerwowany, myślisz sobie, dobra, Panie Boże, działaj, bo do 13 mam czas, bo potem już muszę wyjść. Warto by się było wyciszyć chwilę. I wierzę, że przyjdzie jak łagodny powiew i dotknie mojego i Twojego życia.
Jesteśmy przeznaczeni do społeczności z Bogiem. W sensie duchowym życie, które masz, jest przeznaczone do społeczności z Bogiem. Jeśli nie będziesz miał społeczności z Duchem Świętym, to przyjdą inne duchy i będą chciały mieć z tobą relacje. Duch pożądania, przyjdzie duch nieprzebaczenia, duch goryczy, duch posiadania. Możecie tych nazw sobie różnych wymyśleć. I one takie są, bo mamy wewnętrznie duchową rzeczywistość. Jeśli nie mamy Ducha Świętego, tego, który jest wojownikiem i chroni nas też, który daje nam mądrość, to przyjdą inne duchy i wyleją się w nas. A takich duchów byśmy nie chcieli, wierzę w to i o to się będziemy modlić. Suwerenność ducha. To trzecia rzecz, którą widzę z tego fragmentu. Nikodem nie przyszedł tej nocy zamierzając się nawrócić. Nikodem przyszedł chcąc zadać pytanie, bo czegoś nie rozumiał. Nie wiem, czy zdarzyło wam się szukać Pana Boga tylko dlatego, że czegoś nie rozumieliście. Wcale nie mieliście zamiaru dalej za Nim pójść, albo w ogóle nie mieliście zamiaru Go poznać, tylko pytania, które powstawały w waszej głowie, w waszym sercu czy myślach, powodowały, że na przykład przyszliście do kościoła i myślicie sobie, chciałbym znaleźć odpowiedź na moje pytania. Albo chciałabym znaleźć odpowiedź na jakieś moje pytanie. Nikodem przyszedł dokładnie w tym celu. Przyszedł w nocy, bo się bał czy wstydził. I czasami my też mówimy, no jak ja zapytam o to, albo jak tu rodzica zapytać, bo coś przeżywam, jak tu zapytać koleżankę albo kolegę, albo jak zapytać kogoś, kto jest ze mną w mojej grupie, albo jak męża zapytać, albo żonę już w ogóle o duchową sprawę, przecież Nikodem przyszedł i zapytał. I w Ewangelii Jana czyta mi takie słowa, nikt nie może przyjść do mnie, chyba że ojciec, który mnie posłał, pociąga go. Nikodem przyszedł po coś innego i wyszedł z czymś innym, z czymś lepszym. Wyszedł z przemienionym życiem, ponieważ dowiedział się, że musi narodzić się na nowo, musi uwierzyć w to, że Chrystus za jakiś czas, to się jeszcze nie wydarzyło wtedy, że On odejdzie, zostanie ukrzyżowany, potem umrze, zostanie złożony do grobu, po trzech dniach zmartwychwstanie i przez to pokona największego wroga, jakim jest śmierć dla człowieka. Pokona największego wroga, jakim jest nieprzebaczenie, które może nas uśmiercić. I tak dalej, i tak dalej. Nikodem tego doświadczył. Ojciec przyciąga grzeszników do Syna za pośrednictwem Ducha Świętego. Za pośrednictwem Ducha Świętego. Ojciec przyciąga do Syna za pośrednictwem Ducha Świętego. Piękne stwierdzenie, nie moje, gdzieś przeczytałem. Dlatego Duch Święty ma udział w zbawieniu, bo jest tym samym Bogiem, co Chrystus i tym samym Bogiem, co Bóg Ojciec. A wszyscy ci, którzy zostali przyciągnięci, faktycznie przyjdą do Chrystusa i nie zostaną odrzuceni. Musimy się zmieniać i tylko Bóg może zmienić nas w rzeczywistości duchowej, ponieważ to On tę rzeczywistość wytworzył i dał narzędzia, które w tej rzeczywistości działają. Wiecie, kiedy myślę sobie o naszym życiu, moim życiu i życiu ludzi, to kiedyś byliśmy ślepi, a teraz możemy zobaczyć. Chociażby w kontekście na przykład znowu małżeństwa. Czasami nie widzisz niektórych rzeczy i kiedy Duch Święty czy Pan Bóg pokazuje ci, naraz zaczynasz zauważać potrzeby drugiej osoby. Może z domu wyniosłeś coś innego albo wyniosłaś. I tylko Pan Bóg może przemienić, żebyś był czy była otwarty na potrzeby drugiej osoby. Kiedyś byliśmy martwi, a teraz żyjemy. Kiedyś być może wracałeś czy wracałaś do domu tak zmęczony, umordowany pracą, że lepiej, żeby dzieci nie podchodziły bez kija. Myślisz sobie, ja pracuję, przynoszę i to jest moja odpowiedzialność. Dzisiaj myślisz sobie, kiedy wracam, to chcę coś jeszcze dać z siebie, choć nie mam sił. Panie Boże, poproszę Cię, Ty bezsilnemu dasz moc w obfitości, potrzebuję Twojej mocy, bo chcę być dla moich dzieci, mojej żony, czy mojego męża i moich dzieci wzorem i przykładem godnym naśladowania. Chcę być bliżej Chrystusa. Chrystus w taki sposób służył, że doprowadziło Go to na śmierć. Czasami łatwiej by było nam umrzeć niż żyć, ale z jakiegoś powodu Bóg nas jeszcze nie zabrał. Kiedyś byliśmy więźniami szatana, teraz zostaliśmy uwolnieni. Jest kilka sytuacji, które znam osobiście, osób, które tu są też w Kościele częścią, że byli zniewoleni przez różne duchy, które decydowały o tym, co mają w życiu robić, kiedy wstać, a kiedy nie wstać, kiedy być w depresji, a kiedy nie wstać. Kiedy przyszedł Duch Święty, to uwolnił ich z tego, bo On ma taką moc. Więc jeśli zmagasz się z czymś duchowym, to potrzebujesz duchowego narzędzia. Terapia może wspomóc i dopomóc, żeby zrozumieć mechanizmy, jakie zachodzą w głowie. Ale żeby pokonać mechanizmy, które zachodzą w duchowej rzeczywistości, potrzebujesz narzędzi duchowych. I Duch Święty jest tym, który te narzędzia ma.
Kiedyś byliśmy bezradni, teraz Chrystus żyje w nas. Kiedyś byliśmy beznadziejni, a teraz mamy nadzieję w Bogu. To jest o tożsamości człowieka. Nie podnoście rąk, ale czy ktoś kiedyś patrzył w lustro i myślał sobie, jaki ja jestem albo jaka ja jestem beznadziejna? Nie ma dla mnie sensu życia. Kim ja jestem? Nic nie potrafię, roboty nie mogę znaleźć, albo w szkole uczę się i nikt mnie nie akceptuje, nie mam grupy rówieśniczej, która by mnie zaakceptowała. Jestem beznadziejny czy beznadziejna. Ale kiedy Duch Święty przychodzi do twojego życia i pokazuje ci, w kim masz tożsamość, a masz ją w Chrystusie, to twoje życie się tak przemienia, że opinie innych ludzi nie mają tak wielkiego znaczenia, ale ty zaczynasz mieć wpływ na innych. To tylko przez Ducha Świętego może się stać i dzieje się, bo widzę to. Kiedy byliśmy bez zrozumienia, to teraz mamy przykład umysłu Chrystusa, który pozwala nam zrozumieć Boże Słowo. Wszystko to przychodzi z powodu napełnienia Duchem Świętym. I pytanie, przed jakim chcę nas postawić, i za chwilę już będę kończył. Gdy ktoś naciska na nasze życie, gdy ktoś nas konfrontuje, to co z nas wypływa? Tym, czym jesteś napełniony, kiedy ktoś naciśnie twoje życie, to z ciebie wypłynie. To mnie konfrontuje, bo myślę sobie, ile jeszcze Pan Bóg ma pracy nad moim charakterem. A często naciskają ci, którzy są blisko ciebie. I niejednokrotnie oni najbardziej obrywają. Co można z ciebie wycisnąć? I po czwarte, narodzenie z Ducha. Symbol Ducha Świętego jako Bożego wiatru powinien nas zachęcić do tego, żeby nie ustawać w modlitwach o tych, których chcielibyśmy, żeby poznali Chrystusa, stali się Jego uczniami i za Nim poszli. Czy to dotyczy naszych rodzin, czy to dotyczy naszych bliskich, czy to dotyczy twojego męża, czy żony, czy dziecka, czy kogoś z pracy. Bo ta osoba może narodzić się z Ducha. A my mamy być ustami i świadectwem dla tych osób. Wiecie, pierwsze działanie Ducha to złamanie naszego ego i wyznanie grzechów. To jest pierwsze działanie Ducha. Myślę, że nie języki, myślę, że nie dar prorokowania, myślę, że nie rozróżnianie duchów, myślę, że nie dar mądrości, myślę, że nie dar uzdrawiania, ale pierwszym darem to jest złamanie naszego ego i wyznanie grzechów, upamiętanie. Bo duch nie jest duchem, który będzie głaskał, choć może to zrobić, ale który skonfrontuje twoje życie, żebyś był święty czy była święta. A świętość wiąże się z oddzieleniem. Z rozdzieleniem. To jest jak brudne i czyste ubrania. Macie takie dwa kosze? Niektórym się myli. I wstajesz rano, zaglądasz nie do tego kosza i w brudnych gaciach idziesz gdzieś. I dobrze jest nie mylić duchów. Brać z Ducha Świętego, a nie z jakiegoś tam ducha. A świat dzisiaj ma pełną plejadę przeróżnych duchowości. Jedną z nich jest samorozwój. Ciągle się mamy samorozwijać. I dokąd ty dojdziesz w tym samorozwoju? Dokąd ja dojdę? Jak się będę rozwijał, a co z przekwitaniem? A od kiedy żyję i pamiętam, to człowiek się rodzi, jest zależny od wszystkich i od wszystkiego, potem dąży do niezależności, potem wydaje mu się, że jest panem świata i siebie. Jeśli Pan Bóg na jego drodze nie stanie, to kończy potem, będąc znowu zależnym od wszystkich i od wszystkiego. I dobrze jest, kiedy w tym procesie gdzieś stanie Pan Bóg i powie, tak naprawdę zależysz ode mnie. I to, czego oczekuję, to żebyś oddał mi swoje życie i swoje myśli, swoje serce, swoją wolę. On przyszedł, by nas złamać i pokazać brak świętości naszego życia. Nasze ograniczenia, które mamy. I sedno chrześcijańskiego doświadczenia. W drugim liście do Koryntian 13, rozdział 13, werset. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólny udział w Duchu Świętym nadają bieg waszemu życiu. Piękne stwierdzenie, tryptyk. Łaska Pana naszego, miłość Boga i wspólny udział w Duchu Świętym niech nadają rytm i bieg naszemu życiu. Piękne stwierdzenie. Nie ma społeczności wierzących, jeśli nie ma indywidualnej społeczności z Bogiem. Nie ma. Nie ma społeczności wierzących, jeśli nie ma indywidualnej społeczności z Bogiem. Spotykają się wtedy ludzie, czy spotykamy się my, żeby fajnie ze sobą się poczuć i żeby nasza duszewna część się dobrze czuła. Żeby nam było komfortowo. Nie ma społeczności ludzi wierzących bez indywidualnej społeczności z Bogiem. Jeśli chcemy doświadczyć Ducha Świętego, a chcemy tego i będziemy się modlić o to, oczekiwać Go, to po pierwsze powinniśmy być zachęceni do albo zmobilizowani do indywidualnej relacji z Bogiem.
Nie ma społeczności z Bogiem, która nie powoduje żywej społeczności z ludźmi. Jeśli chcesz mi powiedzieć, że nie potrzebujesz Kościoła, bo jesteś indywidualnym i Pan Bóg działa tam, gdzie chce, tam, gdzie ty pójdziesz, to chcę ci powiedzieć, że to jest wbrew Bożemu Słowu. Bo Boże Słowo mówi, że mamy mieć społeczność ludzi wierzących. Dzieje apostolskie spotykali się i mieli ze sobą społeczność. Drugi rozdział, 40 werset, jeśli dobrze pamiętam. Nie ma społeczności z Bogiem, która nie powoduje żywej społeczności z ludźmi. Jeśli mówimy, że nie potrzebujemy siebie nawzajem, albo że dzisiaj jestem tu, a jutro tam, to chyba, że masz dar apostolski. To dzisiaj będziesz tu, jutro tam, ale wciąż odpowiadasz przed starszymi danej lokalnej społeczności, bo tak czytam w Bożym Słowie. Żywa społeczność z Bogiem sprawia żywą społeczność z ludźmi. Amen? I to jest zależne, jak naczynia połączone, jak twoja prawa i lewa ręka, jak twoja prawa i lewa półkula, jak twoja prawa i lewa noga. Jeśli którejś nogi masz za dużo albo jest ci niepotrzebna, utnij. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest niepotrzebna. Wspólnie żywa społeczność z Bogiem sprawia żywą społeczność z ludźmi i wspólnie ludzie dzielili się życiem w Jezusa Chrystusa. To jest cel i sens Kościoła, żebyśmy dzielili się wspólnie życiem, jakie przeżywamy. Już powinienem kończyć, bo mój aparat mówi, że tak. I czas. Wspólnie dzielili się życiem w Jezusa Chrystusa. To jest sens i cel Kościoła Jezusa Chrystusa na ziemi. Żeby dzielić się ze sobą, żeby modlić się o siebie, żeby doświadczać działania Ducha Świętego ze sobą. W mniejszych grupach w domu, w większych grupach tutaj, a czasami gdzieś jedziemy na konferencję, gdzie Kościół jeszcze większy się zbiera po to, żeby coś tam ciekawego przerobić. Dziś mamy kłopot, ponieważ próbujemy prowadzić nadludzkie społeczności, bo Kościół jest nadludzką społecznością, po ludzku. I to nie chce działać. To nie chce działać. Albo próbujemy prowadzić nadludzkie relacje małżeńskie w ludzki sposób. Nasza teologia czasami prowadzi ludzi do wierzenia, że mogą manipulować Panem Bogiem, a Bogiem się nie da manipulować. Naszymi modlitwami nie możemy nim manipulować. Społeczność kościelna będzie tak samo ograniczona i niszcząca, jak wszystkie inne społeczności w świecie, jeśli nie będzie nas zbudowana na ponadnaturalnym przeżywaniu Chrystusa. Zakładając i budując Kościół, czy tu, czy na Wilanowie, czy na Elektronowej, czy na Puławskiej, czy na Wawrze, czy gdziekolwiek indziej w miejscu na ziemi, zakładając i budując Kościół na ziemi, musimy wiedzieć, że żywa społeczność z Bogiem spowoduje żywą społeczność z ludźmi. A społeczność jest naturalnym wynikiem dzielenia się życiem z Jezusem, życiem o Jezusie Chrystusie. Jeśli spotykamy się i rozmawiamy o wszystkim innym, z wyjątkiem Pana Boga, to nie mamy żywej relacji. To jest to cmentarzysko ludzi, którzy używają ust i myśli. Chrześcijańska społeczność, szeroko mówiąc, nie akurat nazwa taką mamy, myślę, że dobrą, chrześcijańska społeczność zawsze przyciąga innych ludzi do siebie. Nie z tego powodu, że jest tak wspaniała, nie z tego powodu, że ma największy ekran, czy nie z tego powodu, że ma fantastycznych muzyków, którzy przeżywają dobre rzeczy, ale przyciąga dlatego, że Chrystus jest tu obecny w swojej chwale. Albo Bóg Ojciec przez Chrystusa w Duchu Świętym, jakby miał powiedzieć zgodnie z teologią. Nasz duch nie ma być jak chłodnia, gdzie przechowujemy naszą osobistą religię, ale ma być jak elektrownia, która ma moc, żeby zasilać i nieść światło do każdego domu w Polsce, w Warszawie i w twojej okolicy, gdzie jesteś. Nie ma być jak chłodnia. I już naprawdę ostatnie zdanie. Duch Święty jest kluczem nie tylko do tego, co Bóg już uczynił na ziemi, ale też do tego, co chce uczynić na ziemi przez twoje i moje życie. Duch Święty jest kluczem nie tylko do tego, co uczynił na ziemi, ale kluczem jest też do tego, co chcę uczynić przez moje i twoje życie dzisiaj, wczoraj, dzisiaj i jutro. W taki sam sposób. Pochylmy na chwilę głowy w modlitwie. I Panie Boże, ja dziękuję ci za to, że ty pozostawiłeś nam Ducha Świętego, że odszedłeś, nie zostawiając nas samych. I dzisiaj, Panie, wołam do ciebie, żebyśmy jako Kościół oczekiwali twojego działania, oczekiwali twojego dotknięcia. Ty, Panie, znasz nasze serca, ty znasz moje serce i, Panie, ja jestem pierwszy, który potrzebuje twojego działania, który potrzebuje twojego dotknięcia, który potrzebuje twojego przekonania o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I, Panie, jeśli ktoś tutaj dzisiaj też jest, kto nie doświadczył nigdy ciebie,
Panie, Ty znasz sposób i masz metodę, żeby dotrzeć. Ja dziękuję Ci, że pozostawiłeś nam swoje słowo, które jest wyznacznikiem, które jest instrukcją. Ale dziękuję Ci, że zostawiłeś też Ducha Świętego, który jest poza naszą kontrolą jakąkolwiek, który może przemieniać nasze życie, który może przyjść jak łagodny powiew, jak gwałtowny wicher. I Panie, jako Kościół stajemy przed Tobą, przynosimy Ci puste ręce, prosząc Cię, żebyś wypełnił nas swoją obecnością, żebyś doprowadził nas do pokuty, żebyś doprowadził nas, Panie, do miejsca, w którym otrzymamy Twoje dary, a potem posłał nas, żebyśmy mogli używać zgodnie z tym, do czego nas powołałeś. A Panie, jeśli ktoś dzisiaj czuje się słaby, czuje się zmiażdżony, dotknięty, to Panie, dziękuję Ci, że jedno z imion Ducha Świętego jest Pocieszyciel. I Panie, tego pocieszenia, o tego Pocieszyciela proszę Cię. Dla spracowanych matek, dla umęczonych ojców, dla osób, które być może zmagają się z samotnością, dla dzieci, które być może zmagają się z rzeczami, o których nie mamy pojęcia, Panie. Ja dziękuję Ci, Ty przez Ducha Świętego masz wejrzenie do naszych serc,